Oczywiście, informatyka jest kobietą. W końcu wszyscy faceci do niej lgną. Dzisiaj spotkaliśmy się na panelu dyskusyjnym, który zorganizowaliśmy po to, żeby rozpocząć dyskusję o obecności lub niedoreprezentowaniu kobiet w branży informatycznej. Ten stereotyp już jakby pokutuje, gdzieś tam można powiedzieć od zarania. Mały chłopiec widzi szefa dużej międzynarodowej firmy informatycznej, a nie widzi szefowej dużej firmy informatycznej i tak samo kobieta nie widzi szefowej dużej firmy informatycznej z różnych względów. Raz, że takich pań, przywódczyń, że tak powiem, jest mniej, a dwa, że takie panie z moich obserwacji wynika mają mniejsze w cudzysłowie parcie na szkło. Dziewczyny w szkołach czy decydując o wyborze kierunku studiów nie decydują się na kierunki informatyczne, dlatego że w ogóle jakby nie postrzegają tego jako możliwości dla siebie. Dużą rolę odgrywa też moda. Jeżeli mamy babki, nie wybierały tych kierunków, koleżanki nie wybierają, to ja też. Niewiele kobiet jest aktywnych, tak tych typowo programistycznych, czy pracują jako programistki, czy jako administratorki, to jest to w całości branży, jest to około 20-25%. Natomiast są takie sfery, szczególnie dotyczące tego komponentu C w ICT, czyli sfery związane z telekomunikacją, gdzie kobiet jest dużo i wydaje mi się, będzie coraz więcej. U mnie każda programistka, która przychodzi do firmy, czy kandydatka na programistkę ma plus 5 punktów na wejściu. Aczkolwiek realia są takie, że pomimo całego wachlarzu dobrej woli, te twarde umiejętności jednak są niewystarczające i tutaj biznesowo po prostu, tak, rynek jest twardy i umiejętności się liczą. Ja osobiście uważam, że zdolności kobiet i mężczyzn i rozkład tych zdolności jest na podobnym poziomie, natomiast kobiety częściej niż mężczyźni są zainteresowane również innymi sferami życia, czyli tą sferą społeczną, artystyczną i inną. Kobiety też traktują tą branżę jako mało atrakcyjną i to się moim zdaniem powinno zmienić i warto by było, żeby się zmieniło, bo poza zyskami, bo jest to jedna z najbardziej dochodowych branż też dla pracowników, zyski tutaj nawet w Szczecinie są bardzo wysokie w porównaniu do innych sektorów, to jest to branża niesamowicie ciekawa. Tutaj się pracuje naprawdę nad ciekawymi, kreatywnymi, unikalnymi projektami, które funkcjonują w naszej rzeczywistości. Zwykle zespoły skonstruowane są z młodych i kreatywnych ludzi. Praca zapewnia częste kontakty z zagranicą, kształcenie umiejętności językowych, ale nie tylko językowych. Pracownicy uczestniczą w szerokiej gamie szkoleń. Zwykle jasno zdefiniowana jest ścieżka kariery. Oferuje się elastyczne formy pracy związane i z czasem pracy, i z miejscem pracy. A tak jak powiedziałem, znam osobiście kobiety, które są świetnymi, czy to programistkami, czy administratorkami sieci, czyli tymi, można powiedzieć, dwoma najbardziej typowymi, takimi technicznymi, mocno technicznymi zawodami w branży IT. One poklepania po plecach nie potrzebują, bo one, jeżeli już są, to są dobre po prostu. Natomiast tego, czego potrzebują te, które w tej branży nie są, to wydaje mi się, że pokazania tego, że można w tej branży być, się realizować, mieć rodzinę, nie pracować o 4 rano nad zalanym kawą biurkiem i też mieć rodzinę i normalnie funkcjonować. Thank you.